Rotarianie nie odstępują od pełnienia swej misji wspierania potrzebujących, ale nie odstępują również od zapoczątkowanej przed laty inicjatywy wspólnego z młodzieżą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach – gotowania. Dzięki czemu dziś tak rotarianie, jak i gospodarze swobodnie i pewniej czują się przy kuchennym stole. Kolejne spotkanie było równie owocne w zapachy, a ostatecznie potrawy pasujące do niezwykłych lat 20. i 30. Grant na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach to nie jedyna aktywność rotarian z Rotary Klub Bartoszyce Lidzbark Warmiński w tych progach. To był tylko dobry wstęp do wielu następujących po sobie spotkań, których owocem jest przyjaźń i wspólne gotowanie. Dzisiejsze gotowanie z Rotary Klub to odbywa się 15 raz. 15 lat temu po raz pierwszy gotowaliśmy. Ta historia jest bardzo długa, ona ma każdego roku inne tło. Dzisiaj jesteśmy w latach 20., latach 30., dzisiaj mafia Al Capone, dzisiaj szef wszystkich szefów, piękne stroje pań. No i oczywiście kuchnia, jak pani Ola powiedziała, kuchnia przede wszystkim włoska. Ona zawsze tak to przygotuje, że wszystkich zaskoczy i pytaniami, i zestawami, gadżetami, które mają zostać opisane przez uczestników. No, wspaniała tradycja i oczywiście będziemy ją cały czas kultywować, ale chcę powiedzieć, że to wcale nie ośrodek o nią tak mocno zabiega. To panowie pamiętają zawsze o tym, że raz w roku tradycyjnie spotykamy się tu w ośrodku i razem gotujemy, gadamy o trudnych sprawach, o potrzebach, o tym, jak dzieciaki reagują. Wtedy rozmawia się właśnie o tym, co u nas tu się dzieje. Mimo upływu lat te dwa środowiska stale się poznają, bo kręgi rotarian się powiększają, a młodzież dorasta, opuszczając szkolne progi. W ich miejsce pojawia się nowa grupa, ale również otwarta na to wydarzenie, które ma wpływ na zacieśnianie więzi. To, że tu wracamy, to powoduje atmosfera. Kochana nasza pani Ela, no i kochane nasze dzieci, które zmieniają się, bo to jest zasadnicza szkoła zawodowa i jakąś tam cegiełkę dołożyliśmy, że ta klasa zawodowa kucharzy i w zawodzie gastronomów powstała. No, nie przyjeżdżalibyśmy tu, nie bywalibyśmy tu, nie trzymalibyśmy tej więzi z młodzieżą i z gronem nauczycielskim. Mówię, no, same ochy i hachy, cóż więcej dodać, bawmy się. A było przy czym, bowiem temat kulinarnego spotkania jak co roku został przyjęty entuzjastycznie. Nie wiem skąd ona te pomysły bierze, ale wymyśleć coś takiego co roku, coś innego, co stanowi, no, dla nas. Nikt o nas, kto uczestniczy, kto dyrekcja szkoły, nie wie jaki będzie program i jaka, no, atmosfera w danym roku. O tak. Jesteśmy w latach 20., lata 20., lata 30., z tego powodu, że w tej chwili też mamy lata 20., mija dokładnie 100 lat od tych wspaniałych przepychu i blichtu, tych lat, gdzie kobiety ubierały się przepięknie, gdzie mężczyźni nosili garnitury i kapelusze, gdzie królował jazz i swing, więc dlatego tak po prostu wymyśliłam, że przeniesiemy się w te wspaniałe lata. Strojem, ale głównie pod kątem smaków przyrządzanych potraw. Na przystawkę to podamy tutaj akurat przysmak Al Capone, czyli to są kulki ryżowe arancini. Zupa to będzie mafijne porachunki i to będzie zupa rybna z dodatkiem krewetek, dość pikantna, muszę przyznać, tak jak wtedy jadano. Następnie podamy danie główne i tutaj będzie to honor rodziny, czyli sławetne spaghetti z klopsikami. No i będą desery. To będzie cygaro Al Capone i są to takie rurki przypominające jak nasze, tylko że to są smażone, nadziewane w środku kremem z pistacjami. Natomiast jeszcze podamy coś, co wzbudziło tutaj szerokie echo, to będzie to akurat zakazany owoc w tych czasach, czyli w czasach prohibicji, czyli będą robione koktajle, które wtedy były dość modne. I tu wykonają 3 koktajle na bazie bourbonu i na bazie ginu. Z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie rotarian i mniej u nich strachu przed zderzeniem się z zaproponowanym przepisem. Widzę, że
od razu wiedzą, gdzie co jest, więc szybciutko podchodzą, zabierają ze stoiska swoje już rzeczy, umieją odczytać te składniki, gdzie co jest. Także myślę, że pójdzie to nam dzisiaj bardzo szybko i fajnie, i smacznie. Bawimy się świetnie, co nie znaczy, że też każdy z nas nie jest kucharzem. Czasami jeden lepiej w domu jajecznicę robi, drugi może wodę przypalić, prawda? Ale to jest dla nas też pewna nauka, którą sobie cenimy oczywiście. Tak jak tę współpracę ceni sobie ośrodek, a dokładniej młodzież. Te lata gotowania z klubem Rotary spowodowały, że jest to młodzież, która już dzisiaj jest otwarta, która potrafi rozmawiać z dorosłymi, która potrafi się zaprezentować. Ja pamiętam te pierwsze, to one były takie biedne, pokulone, pokurczone, gdzieś tam bały się cokolwiek powiedzieć. Dzisiaj często w zespołach one wiodą prym w tym gotowaniu. I wszyscy dobrze się przy tym bawią, ostatecznie serwując potrawy, które bardzo szybko znikają z talerzy.